Mamy do obliczenia całkę z takiej oto funkcji wymiernej. No i zapewne warto zawsze sprawdzić, czy nie mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy licznik jest pochodną mianownika, i wtedy można za, za mianownik podstawić nową funkcję i łatwo całkować, ale to nie jest ta sytuacja. Tutaj licznik nie jest pochodną mianownika, więc trzeba to zrobić jakoś inaczej. No i zachęcam Cię wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie to rozwiązać. No a tutaj, zanim to całkujemy, to moja podpowiedź jest taka, że warto to wyrażenie podcałkowe, tę funkcję, która tutaj jest podcałką, zapisać w wygodniejszej do całkowania postaci. Czyli najpierw zrobimy trochę przekształceń algebraicznych tego wyrażenia podcałkowego, żeby zapisać je w takiej postaci, w której będzie je znacznie łatwiej całkować. No i tutaj przypominam o czymś takim. Co jest o, omówione dokładnie w wielu innych filmach na naszym portalu, czyli rozkładzie na ułamki proste. Taką funkcję wymierną możemy zapisać jako sumę dwóch ułamków, w tym wypadku dwóch prostych, dlatego że mianownik tutaj rozkłada się na dwa czynniki. Takie dwa czynniki liniowe, które są już nierozkładalne. Więc w ogólnej teorii o ułamkach, o ułamkach prostych wiemy, że, że to się zapisze jako suma takich dwóch składników. Tutaj w liczniku mamy zawsze wielomian stopnia niższego niż w mianowniku, czyli po prostu będą to stałe, wielomiany stopnia 0. No i to, to jest takie przypomnienie. To jest rozkład na ułamki proste. Mamy wiele filmów na ten temat na naszym kanale. Możesz sobie do nich zajrzeć. A tutaj ja zrobię tylko krótkie przypomnienie dla tego konkretnego przykładu jak to zrobić. No więc jeżeli ja wiem, że to wyrażenie jest sumą takich dwóch ułamków, no to teraz trzeba znaleźć te stałe, dla których ten rozkład istnieje. No to w tym celu ja to sprowadzę z powrotem do wspólnego mianownika tutaj, czyli będę miał 2x minus 3 razy x minus 1 w mianowniku, czyli ten pierwszy może przez x minus 1, czyli mam a razy x minus 1. No dodać ten drugi, tutaj będę miał taki sam mianownik, tylko tym razem rozszerzam ten drugi ułamek przez 2x minus 3, czyli tutaj b będzie pomnożone przez 2x minus 3. No i teraz zapiszę to dalej. Może tutaj sobie troszkę uproszę, tutaj mogę wymnożyć, czyli będę miał AX minus A. A tutaj jak wymnożę, to będę miał 2b razy x odjąć 3B. No, ja to zrobiłem po to, że jak tutaj dodam te ułamki, będę chciał potem porównywać w liczniku współczynniki przy różnych potęgach X. Dlatego. Wezmę teraz ten kawałek i ten, które zawierają x. Zapiszę w takiej postaci, że to będzie a plus 2b razy x. No i jeszcze zostaną mi te kawałki. No i tutaj jest minus przy piątce, to ja tutaj może też napiszę minus. Minus a plus 3b. O. No i zrobiłem to po to, żeby teraz móc powiedzieć, że te dwa ułamki muszą być sobie równe. A żeby były sobie równe, no to ten współczynnik, który tutaj mamy przy x, no to musi być to samo co jedynka, która tutaj stoi przy x, a ten współczynnik tutaj na żółto, a plus 3b, no to musi być, musi być ta piątka. Czyli, żeby ten rozkład był, miał tę postać, no to muszą być spełnione takie równania, że a plus 2b musi być równy 1, dlatego że to jest ten współczynnik tutaj przy x. A, A plus 3b musi być równe 5. Tutaj znak się zgadza, tu jest minus i tu jest minus. No to wystarczy teraz rozwiązać ten układ równań. No to to jest bardzo łatwe do rozwiązania. Tutaj jak odejmiemy stronami te dwa równania od siebie, tak jak tutaj odejmę stronami, to A mi się odejmie i będę miał 2B odjąć 3b to jest minus B. Równa się 1 odjąć 5, to jest minus 4. Czyli widzimy, że b jest równe 4. No i teraz mogę wstawić na przykład do pierwszego. Czyli a plus 2 razy 4 ma być równe 1. No to widać, że tutaj 2 razy 4 to będzie 8. Odejmę 8 od obu stron, to będę miał, że a równa się minus 7. Czyli to jest, to jest moje rozwiązanie. b musi być 4, a, równe, a musi być równe minus 7. Więc mogę teraz tę moją całkę zapisać, Równoważnie w takiej postaci. To jest całka, no i tutaj mam sumę dwóch ułamków. Może napiszę je różnymi kolorami, czyli będę miał b jest równe 4, a a jest równe minus 7, czyli mam minus 7 przez 2x minus 3 i ten drugi dodać 4 przez x minus 1. No i tak jak mówiłem, takie ułamki już jest dużo łatwiej całkować. Zobaczmy, jak to zrobić. No, może teraz wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie dokończyć, jak już mamy ten rozkład, no, bo to już są naprawdę proste całki. Przede wszystkim możemy zauważyć, że mogę to zapisać jako sumę dwóch całek. No i tutaj tę stałą mogę sobie wyciągnąć w tej pierwszej całce przed, przed znak całki. I tutaj mam wtedy 1 przez 2x minus 3 dx. No i tutaj. Jest taka sytuacja, że, że mianownik to jest funkcja liniowa, więc pochodna tego to będzie po prostu 2. Czyli w liczniku miałbym pochodną mianownika, gdyby tutaj była dwójka. No to ja może tutaj zmienię na dwójkę właśnie, żeby tu mieć 2. Wtedy tutaj muszę podzielić przez 2. No i tutaj mam właśnie całkę z, takiej, z takiego wyrażenia, gdzie licznik jest pochodną mianownika. No to wiemy, że to jest bardzo łatwo zcałkować. No piszmy sobie ten drugi, tę drugą całkę. Tutaj mamy 4 razy całka, z 1 przez x minus 1 dx, no i tutaj z tą stałą nic nie muszę kombinować, dlatego że tutaj już licznik jest pochodną mianownika. No to my wiemy, że jak to całkujemy, no to będziemy mieli minus 7 drugich. No i w ogólności, jak mamy taką sytuację, że mamy całkę z takiego ilorazu, gdzie licznik jest pochodną mianownika, no to wiemy, że to jest logarytm modułu tego mianownika, czyli logarytm z tego wyrażenia w mianowniku no plus ta druga całka, czyli plus 4 razy logarytm naturalny z modułu x odjąć 1, no plus nasza stała całkowania. No i obliczyliśmy całkę. No i widzimy, że o ile ta nasza wyjściowa funkcja podcałkowa nie była takiej postaci, gdzie licznik jest pochodną mianownika, to dała się zapisać jako suma dwóch takich wyrażeń, a takie wyrażenia, no to wiemy, że bardzo łatwo się całkuje.